Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej jest Lenny Power, witam was ponownie, znaczy nie ponownie, w nowej serii, w Unity, Assassin's Creed oczywiście. Standardowo na początku odcinka szedłem nam też o wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Tak, tutaj mam postęp 0 i nie zaczynamy z tego wyboru Helixa i tak dalej, bo sprawdzam sobie jak to działa, znaczy czy działa w ogóle, nie? Jestem po naprawie, tak jakby dysku SSD. W końcu wszystko działa z tego, który sobie kupiłem na gry specjalnie, nie? Powinno się to zacząć cutscenką. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Na razie ustawienia są na ultra. Zobaczymy. Najwyżej będziemy je zmniejszać. Jak klatki będą zbytnio dropiły. Bo wiecie, z optymalizacją Unity nie było najlepiej. Było prześmiewczo nazywane Bugity. Ach, rewolucja francuska. Tak, zaczyna się kascenką. Pięknie, o to mi chodziło. Na razie jest dobrze, nie? Who goes there? A friend of the temple. Fluarak, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. Betrayed! Draw your swords, men! Defend the temple! Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. Okej, no na razie... Na razie mamy... The Pope, the Assassins. Assassins? I thought the Mongol Khans broke their power decades ago. The Assassins are far older than Masayev. Anarchic delusions are virulent as the plague, less easily eradicated. Na razie mamy przedstawienie wydarzeń Templariuszy. Chyba widzę takie dropy klatek, także ustawienia będziemy zaraz zmniejszali. Go to the top. Take the sword and place them. They must not fall into the assassin's hands. Go! Dobra, biegnę po prostu jebać wszystko. Hold the bridge, hold! Now, I have to take a different way. Nie wiem nawet kim teraz jesteśmy. Co to za gość? Na pewno nie jest to Shay, ani nie jest to Arno, ani nie jest to nie wiem kto. Jak mam tam dotrzeć tędy? A, dobra, bo tu... No, halo? Mogę tu wejść na górę? Nie mogę. Tędy? A, dobra, tu jest drabajna. God damn it! Tego, żem się nie spodziewał, ja. RT plus A wspinaczka. Dobra, no tutaj no już... Wrócili tak jakby trochę do tego, że trzeba trzymać dwa klawisze. Jak mam teraz zejść niżej? Halo? Tu są schody? Nie, tu są zamknięte drzwi. Tu są schody. O, Jezus Maria, tu nic nie widzę w tej grze. Przynajmniej na razie. Dobra, gonimy go. Zabij asasyna. A szczerze, zabijanie asasynów w grze o asasynach... Ała! Jest takie trochę... trochę wbrew logice, nie? Ale okej. W ogóle Rogue powinien się nie nazywać Assassin's Creed Rogue, tylko Templariusz Creed Rogue, ale to już wiecie, to jest marka po prostu. I...
Nie, to trzeba go dogonię. Rozbiegnę w ten dym, będę się dusił? Nie. Okej, on na mnie napada. A tak. Dobra, go muszę ewidentnie sparować. Dopiero mogę go bić, nie? Jeszcze jedno parowanie. Tak jest. Nie, on mi uciekł. Jebaka. Ono tu ziomuś. Dobra, mamy swobodny bieg góra, swobodny bieg dół oczywiście. No dawaj. Życie se przywrócił w ogóle. Ała! Odskocz. Dobra, poszła kontra. On miał jakiś dojebany miecz. Czy to my mamy dojebany miecz? Nie wiem, nie mam pewności. A Templariuszu, możesz zabić jednego asasyna, a zaraz zjawi się inny i on zabije ciebie, haha. Nie ma lekko, ziomuś, nie ma lekko, 7 lat później. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, were no more. Yeah, let's get a sniffer running. If Abstergo pings us, pull me out. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop, not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys don't have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But we're here to stop them, and I need your help. Deacon, preload gene sequence AD16, B13, I87. Yep, spooling it up. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. We'll be waiting. Hmm.
zaczyna się interesująco. Szczerze nie pamiętam już, jak oglądałem gameplay z Unity. Arno. Can't I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring, hmm? Yes, father. Jasne, będę grzecznym dzieckiem i nie będę się ruszał. Jeszcze jakbym miał smartfona, to by pewnie tam siedział, ale tak to proszę was. No wcale cię laska nie widać. Podążaj. No biegnę za nią. Dobra, okej, okay. Wiecie co, na ustawieniach ultra, dopóki nie ma za dużo ludzi, jest spoko, jest tam w granicach 60 klatek, ale pewnie to opuszcza na wysokie, bądź też bardzo wysokie, żeby się to jednak lepiej trzymało. Nie lubię takich nagłych dropów do tam, nie wiem, 30-40 klatek, jest jakieś cięcie momentalne, nie? Ukradnij jabłko. Shit, zejdź z pola widzenia prześladowców. Dobra. Ogarniam. Gdzie on jest? Żeby mnie teraz nie zauważył. Wylukał mnie, jebaka. Bawimy się z nim w kotka i myszkę. Okej, zniknęliśmy z jego oczu. On teraz tam stoi chyba, nie? Tak, nie, nie wiem. Chodź tu, chodź. Dobra, wychujany tak naokoło, nie? Did you see their faces when we stole those apples? I'm Arno. Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Shh. Listen. Don't worry, they'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Wiecie, co jest najciekawsze? Właśnie tutaj... Tutaj właśnie nie widać Shaya nigdzie, nie? Trochę szkoda. I sincerely hope this unfortunate affair does not darken your opinion of our nation. Monsieur, if we judge nations by the character of the criminals, father? We should all be called. Come here, girls, now. Father? Okej,
To jest trochę smutne, będąc takim dzieckiem, widząc martwego ojca. Come away, boy. Arno. Arno. Look at me. No, na pewno on się czuje załamany teraz, biedny. Ale raczej będzie teraz kilkanaście lat później. 13, o właśnie. Can't win fairly at cards, so you stoop to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man! Ooh, step lightly there, you'll hurt yourself. Hej. Idziemy kogoś gonić. I just had a nice chat with your brother. You go. Fetch the marshals. Hold on a minute. Diable. I've got it, Victor. Dobra. Kurwa. Chcę biec. Między tymi ludźmi jest ciężko. Okej, dobra, trzymając B pewnie będę mógł sobie swobodnie biegać po właśnie ziemi. Tak w miarę, no. Niestety nie odpycha się tu jakoś tak fantastycznie ludzi. A trochę szkoda. Okej, no i te spadki do 38 klatek. A, za dużo ludzi jest. Pomocy. Dobra, powalony. Poczekajcie sekundkę. Dobra, okej. Oczywiście, ojciec sobie zawsze wybiera najlepszy moment, żeby do mnie zadzwonić. Czy wy widzicie tekstury twarzy tych gości za mną? Są paskudne. Dobra, może jakoś się nie władowały, albo... Albo się ten... Albo się... Jezus Maria, gdzie ja biegnę? Halo. Albo się... Nie wiem, specjalnie tak chujowo zrenderowały, żeby... Żeby nie wiem co, w sumie. Jezus Maria, czego on się chwyta? Wszystkiego. Arno, ty jesteś pojebany. Najbardziej pojebany asasyn. Dobra, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych strzelców. No pójdźże się. Dobra, muszę pamiętać o tym, że tutaj mamy parkour góra, parkour dół. Kurwa, jak ja chcę tylko przebiec. On się wspina, to jest trochę chujowo, nie? No, to jest fajne, że on właśnie jak się trzyma parkour dół, to on nie skacze jak pojebany. Tylko właśnie opuszcza się na tym wszystkim, nie? Got you now, you little shit! Just a little misunderstanding, nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Ja
Ej, oni mają trochę dziwne oczy. Takie lekko wystające, nie? Give me that look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort, won't she, with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Dobra. Jak na takie wstępniakowe i szybkie samouczki, to było bardzo fajne. To mi się podoba. Dobra, ale tak. Po pierwsze... Wow. Tam jest jakiś fragment. Nie wiem po co to i do czego... To... Kurwa, nie do środka. Na górę, Arno. Całkiem tak trzeba gdzieś na bok zawsze przełazić w tych asasynach, żeby oni zrozumieli, że ja chcę wyjść wyżej. Nie wiem co to jest, ale... A, punkt nomad, okej. Okay. To jest do, wiecie, do apki w sumie. No i wrócili do przeszukiwania skrzyni. Fuck. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje w ogóle. Graj. Thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Dość chujowe zajęcie czyszczenie koni, nie? Znaczy, to zależy dla kogo. Ale powóz taki obdrapany. Konie muszą być czyste, ale powóz, a jebać. Pomalowany byle jak. Some trouble, mon ami. A letter for Sieur de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch you. You must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. No to gonimy dorożkę, tylko ona będzie teraz zapierdzielać pewnie jak pojebana. Make way! Dobra. Nie wiem dlaczego, ale uznałem, że górą będzie szybciej. Tędy. No, na pewno i tak go nie dogonię. Będę musiał się gdzieś dostać, przedrzeć, wdrapać, cokolwiek. No, widzicie jak to sprytnie działa? Po prostu fantastyczne, że on nie skacze jak pojebany gdzieś na sam dół, kurwa, tylko właśnie tak zgrabnie sobie skacze na takie powierzchnie, gdzie on się nie zabije. Aha. No i pierwsza synchronizacja, moi drodzy. Od razu w pierwszym odcinku. Nie tak jak w niektórych asasynach. Znaczy w którymś tak było, że strasznie późno jakoś nam w trójce kazało tak pierwszy ten zrobić. Dobra, podbiegnijmy sobie gdzieś tam. Ja tak lubię po daszkach pobiegać. Tutaj jeszcze w tej Francji jest to naprawdę fajne, bo jest tutaj dużo tego, nie? Dużo przejść, wejść, obejść, podejść.
swobodny bieg w górę. To mi się podoba, bo na przykład też jak trzymam to A, to mi się wydaje, że on tak z automatu nie zaskoczy na dół. Mam taką przynajmniej nadzieję, że to tak działa. Synchronizacja. Nie, ale ile tu jest wiosek jakichś takich naokoło, takich małych krzaczków i w ogóle. There you are. Widzicie, tutaj już na przykład też mamy ten skok, znaczy no skok wiary, tak? Skok wiary mamy przy pomocy B, a nie A, tak jak to było dotychczas. Znaczy oni mnie to zauważą? Mam nadzieję, że nie. Dobra, teoretycznie powinien sobie dać ze mną spokój za chwileczkę. Bo tylko trochę odeszli, to ja się będę cieszył. Dyskanujmy ich sobie. Zawsze lepiej wiedzieć, gdzie idą, nie? Dobra, ten się obrócił, ten tutaj stoi tak mało przychylnie. Przejdźmy do kolejnej grupki gości. Od grupki do grupki, będę niewidoczny. O właśnie, tutaj muszę wejść w ten tłum. Już mnie zgubili, tempaki. I co, zakładam, że mam wejść tutaj do środka. Tutaj jest jakiś strażnik. O, tu też jest jakiś strażnik. Hello, hello. Tamten sobie tak łazi. Dobra, to jest moja szansa. Nie wiem, czy tam ci wbiegną za mną do środka, ale lepiej się na chwilę przykampić zawsze, nie? Dobra, mamy drzwi do otworzenia. Jak dziwny ten się taki wzór nakładał. Dobra. I co my tu mamy? Ten odcinek będzie chyba trochę dłuższy, bo... Mam odszukać niższą galerię, tak? Mogę sobie te drzwi otworzyć? No nie mogę, szkoda. Czyli muszę wejść tutaj na górę. No nie ma innej opcji chyba w tym momencie. Widzę też różne kolory skrzynek. To jest dość ciekawe. Przepchnę się między nimi? Przepchnę się. A, wzrokorła się ładuje. Okej, okay. Nie mogę go sobie używać tak, jak mi się podoba. On ma taki cooldown swój. Spoczy. Where the devil are they? Une guerre dispendieuse, mais honorable. On a... Nécessaire Finally. Et a rendu plus sensible leur inégale Not répartition. These two again. Must have tailed me from the estate. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation. Dobra, ja mam odszukać pana de la Serre.
Muszę się przepchnąć przez te tłumy wszystkie. Tutaj chyba nie jest to jakiś teren zastrzeżony. Ale przepuścić mnie. Nie jest oznaczone żadnym kolorem na mapie, także mogę się chyba w miarę swobodnie poruszać. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Now. We can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Hugo! I suppose not. Okej, mam teraz walczyć. Easy, big fella. Wow. Dobra, potnę cię, kurna, we wszystkich kierunkach. Dobra, parowanie rozumiem dopiero jak na żółto jest ten znaczek na górze. Not your day, is it, Victor? To your health, gentlemen. You boy, so. What are you doing there? Running. Strażnicy zaznaczeni na niebiesko pełnią funkcje policyjne. Jeśli zaatakujesz lub zabijesz kogoś w ich polu widzenia, ruszą na ciebie. No, czyli lepiej im nie wchodzić w drogę, tak suma summarum. Strzelają do mnie, w tłumie strzelają, pojebani ludzie. Ała! Dobra, pasowałoby im tak zniknąć tak z pola widzenia totalnie. Dobra, chyba im w miarę zwiałem. Nie wiem, czy mnie widzą. Tu się schowam. Dobra, to też było takie dość miłe. Takie też samouczkowe, ale dość miłe. Sparowane ataki, skuteczne uniki, mech. No, gro, mówiłaś mi o tym, ale teraz mi wrzucasz te podpowiedzi. Dobra, moje drodzy, zakończymy sobie tutaj, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos!